Jesteśmy na oczyszczalni ścieków po Leśnicy. Każda oczyszczalnia ścieków ma jakby dwa dzielne działy. Dział ścieków i dział osadów ściekowych. W 2005 roku powstała tutaj nowa inwestycja, która miała lepiej wykorzystać osady ściekowe. W tym celu zostały zbudowane obiekty, przede wszystkim zamknięta komora fermentacji, która pozwoliła na fermentację beztlenową osadów ściekowych, tak zwanego biogazu. Biogaz ten można po uzdatnieniu w jakiś sposób wykorzystać. U nas na oczyszczalni zostało to wykorzystane do spalania w kotłach gazowych. W wyniku spalania biogazu wytwarzamy ciepło. To ciepło wykorzystaliśmy na cele technologiczne oraz do ogrzewania pomieszczeń oczyszczalni ścieków. W wyniku zastosowania kogeneracji powstanie energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii oraz energia cieplna, która w pełni zaspokoi potrzeby oczyszczalni ścieków. Zostaną zastosowane dwa kogeneratory. Każdy o mocy elektrycznej 160 kW i mocy cieplnej 197 kW, więc to w całości pokryje zapotrzebowanie na energię elektryczną oczyszczalni ścieków.